Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpetyarat. I zapraszam na bardzo ciekawe czytanie. Czytanko: hmm, Kto ci sprzyja, a na kogo uważać w 2025 roku? To będzie czytanie dla każdego znaku Zodiaku. E, osobno sprawdzamy każdy znak, czyli jaka osoba, czy też reprezentant jakiego znaku, e, w zależności co nam się pokaże. Sprzyja danemu znakowi, oraz na kogo należy uważać. Tak? Czyli na jedną kartę mamy dwie, na, jednego, na jeden znak Zodiaku mamy dwie karty. Dobrze, zaczynamy moi kochani. I sprawdzamy od baranka do rybek. Najpierw karta talia, którą teraz tasuję. Hmm. Talia pierwsza, którą teraz kochani tasuję, to talia. Kto ci sprzyja? Dla każdego znaku. Kto ci sprzyja w 2025 roku? Kto ci sprzyja? Ok, i talia druga. Na kogo uważać w 2025 roku? Na kogo uważać w 2025 roku? Na kogo uważać w 2025 roku? Okej, okay. dobrze, to sobie zrobimy tutaj niżej, żeby było miejsce na odkrywanie tych kart. Ale tak, żebyście też wy widzieli Talię. Okej, okay. Talia pierwsza, Talia druga, troszkę tu bliżej. Dobrze. Mhm. E, dobra, w takim razie mamy barany baranki zapraszam. Kto wam sprzyja w 2025 roku? Króki lichów wam sprzyja, królik lichów. Kochani, baranom sprzyja skorpion. To może być osoba z, z, z podznaku skorpiona. Ogólnie może być tak. Nie, przepraszam, to nie jest król kielichów, to jest rycerz kielichów. Przecież jest na koniu. Siedzi na koniu, nie siedzi na tronie. Halo. Baranki, sprzyja Wam rycerz kielichów. Rycerz kielichów to. <grym> To też może być skorpion, ale to może już nie być tylko skorpion. To może być po prostu osoba z podznaku e, raka, skorpiona lub ryb, ale e, to mogą być w ogóle te znaki. Znaki wody mogą Wam sprzyjać w przyszłym roku. Z tymi znakami wody możecie się dobrze dogadywać, dobrze rozumieć. E, być może właśnie będzie chodziło trochę o taką uczuciowość i emocjonalność w waszym życiu, ona będzie ważna w przyszłym roku, e, ale, kochani, czy znaczy ważna będzie Wam sprzyjać tak, e, takie, takie osoby, które będą miały bardziej taką mm, jednak w, w tym swoim e, horoskopie e, trygon wody, natomiast, e, kochani, e, to może być ktoś pod tych trzech znaków lub te trzy znaki, po prostu. Natomiast będą Wam sprzyjać osoby, które będą skupiały się na realizacji konkretnego celu. Czyli osoba, która coś sobie postanowi, upatrzy sobie jakiś cel i będzie dążyć do jego realizacji. Eee, dosłownie tak jak rycerz podczas swojej wyprawy, nie? Ma swój cel i dąży do jego osiągnięcia. Takie osoby, które będą sobie stawiać cele i dążyć do ich realizacji, te osoby będą Wam sprzyjać. To też istotne. Natomiast mogą Wam sprzyjać też, kochani, szybko zmieniające się okoliczności, po prostu. Mogą być na Waszą korzyść w przyszłym roku. W każdym razie trzeba zwrócić też uwagę no dobra, w każdym razie to wam, te osoby będą wam sprzyjać, tak? Czy ta osoba, bo to może być osoba jedna, a nie kilka. W takim razie na kogo uważać? Uważać na dead. Śmierć. Uważać na śmierć, więc mamy tutaj uważać na skorpiona. Uważać na skorpiona. To może być osoba spod znaku skorpiona, czyli na skorpiona i jednak moje drogie. Baranki powinny uważać. Powinny baranki uważać na skorpiona. Czyli uważać zwłaszcza na osoby, czy też na osobę, do której już się przyzwyczajiliście, już ją poznaliście, już jakby wydaje wam się, że ją znacie, wydaje wam się, że wszystko o niej wiecie. I teraz, kochani, ta osoba może Was zaskoczyć zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Na to trzeba zwrócić też uwagę, że tu nie jest zawsze tak, że osoba Was zaskoczy negatywnie, ale można się spodziewać zarówno zaskoczenia pozytywnego, zmiany pozytywnej ze strony tej osoby, jak i negatywnej. Uważajcie, kochani, jeżeli komuś przytrafi się w przyszłym roku nieoczekiwany awans. To proszę, moi drogie barany, uważać na ten nieoczekiwany awans. Na tą osobę, która was być może będzie nieoczekiwanie awansować, to już nie musi być Skorpion, bo wiecie, ja tylko powiedziałam na początku, że być może to może być osoba z podznaku Skorpiona, ale to nie tylko to, tak? Bo jeżeli już mówimy o, o tym, żeby uważać na osobę, która będzie was nominować, czy będzie wam proponować awans, to żeby uważać na tą osobę, tak? Żeby uważać na tą propozycję, co oznacza, że będzie trzeba sprawdzić, dlaczego akurat ja dostałam, ten, czy mam dostać ten awans, tak? Co się kryje za tym awansem? Jaki zakres odpowiedzialności, jaki zakres zadań, jaki zakres decyzyjności? E, czy będę podpisywać jakieś dokumenty i jakie? jakie będą tego skutki, konsekwencje? Wiecie o co chodzi. E, z tego względu uważać na nieoczekiwany awans. Eee, dobrze. No to, to baranki wiedzą, kto im sprzyja i na kogo uważać. Ok. Baranki odkładamy, a teraz mamy byczki. Kto sprzyja moim byczkom? Kto sprzyja w przyszłym roku byczkom? Umiarkowanie, ok. Karta umiarkowania, drogie byki, Wam sprzyja strzelec. Wam sprzyja strzelec, osoba z podznaku strzelca, ale oczywiście nie musi być to tylko ta osoba z podznaku strzelca. W każdym razie moi drodzy, będzie sprzyjać Wam osoba lub osoby, które na podstawie swoich własnych doświadczeń. Stały się bardziej pewne siebie, bardziej tolerancyjne, czyli te wszystkie osoby, które są pewne siebie, są odważne, są tolerancyjne, powinny sprzyjać bykom. Osoby, które będą potrafiły czy potrafią dostosowywać się do zmieniających się okoliczności, do zmian, po prostu osoby, które są elastyczne, czy osoba, która jest elastyczna i umie przystosować, dostosować się do zmiany. Ale jednocześnie pozostaje nadal wierna, wierny swoim wartościom. Wiecie, te osoby, oczywiście one są i do waszego życia, czy w rodzinie, czy w związkach, czy do relacji, czy do współpracy, czy do pracy, tak? Te osoby tutaj są do wszystkiego, więc trzeba to rozpatrywać pod różnym, w różnym aspekcie, tak, w którym mielibyście mieć kontakt z taką osobą, i, i dlaczego wam ona sprzyja, tak, znaczy, jaka osoba wam będzie teoretycznie sprzyjać, tak? Sprzyjać Wam może też osoba, z którą mieliście sporo trudności na początku, albo przechodziliście przez jakieś trudności. Oczywiście to mogą być trudności w relacjach, w związkach, w pracy, w współpracy też. Osoby trudne, albo na przykład osoby, które, z którym trudno rozwijała się relacja, ciężko rozwijała się relacja, ciężko rozwijała się praca lub współpraca. Może osoby były trudne we współpracy lub współpracy, a będą sprzyjać, czyli okażą się takim sprzymierzeńcem, jakby tak. Moi drodzy. Tak. No, czasami może zdarzyć się taki wyjątek. Może zdarzyć się taka sytuacja, w której dosłownie bykowi będzie sprzyjać osoba, Którą kiedyś byk uważał, albo dotychczas uważa jako wroga. Zwłaszcza, e, moje drogie byki, osoby, które na przykład nie wiem, nigdy tak naprawdę dobrze ich nie poznaliście, niby znacie z widzenia, o na przykład, nie wiem, z kimś pracujecie lub współpracujecie w jednym biurze, w jednym, w jednym pokoju, w jednym dziale albo w jednej firmie, albo wiecie, w jakiejś jednej oh. większej. Mm, Jednej większej grupie, tak? I no wiecie, że ta osoba na przykład ma taki tak na imię, tak i tak się nazywa, ale tak naprawdę nie wiecie same tej osoby, sami tej osoby nie chcieliście poznać, czy nie mieliście sposobności poznać z nią, rozmawiać, poznać jej wartości, poznać w ogóle, kim jest ta osoba, jaka ona jest, tylko znacie tą osobę z opowiadania innej osoby. W sensie, że wy wiecie, że ta osoba się tak nazywa, że ona tak wygląda, że ona tu pracuje, albo wiecie gdziekolwiek indziej. Ale wy z tą osobą tak naprawdę nie zamieniliście słowa i nie zweryfikowaliście, czy ta osoba jest taka, jak jest wam przedstawiana. Co oznacza, że osoba, którąś postrzegacie za jakiegoś swojego wroga, albo macie o na przykład jakieś złe zdanie, złą opinię, złe ocenę, tylko na tej podstawie, że jakaś inna osoba. Opowiadała Wam o tej osobie po prostu kompletne bzdury. Czyli ona opowiadała najprawdopodobniej o tej osobie wszystko o 180 stopni inaczej niż ta osoba jest lub było z tą osobą, rozumiecie o co chodzi. I ta osoba jest inna o 180 stopni, a natomiast osoba, która Wam na tej os o tej osobie to powiedziała, to właśnie ona jest taka najprawdopodobniej. Co opowiadała o tej osobie, której wy nie poznaliście. Dlatego, jeżeli wy jakąś osobę źle oceniacie, źle o kimś myślicie, macie złe zdanie, nie wiem, może nawet był to ktoś, kto wzbudzał jakąś tam Waszą pogardę, śmieszność, wiecie, różne są sytuacje. I e albo ewentualnie kogoś uważacie za swojego wroga czy przeciwnika, to tu się, moje drogi byki, okaże no właśnie, że ta osoba wam sprzyja i może jest szansa w 2025 roku dowiedzieć się prawdy o tej osobie jak on jest naprawdę, a jest o 180 stopni inny, niż została tam osoba w opowieściach Wam przedstawiona. W każdym razie, kto w takim razie, na, na kogo uważać, drugie byki? Uważać na paziak i lichów, ok? Moi drodzy, skoro są to paziowie, to poza osobą konkretną, zanim przejdę do osoby, zawsze muszę to podkreślić i powiedzieć, że jeżeli słucha ojciec lub matka, to znaczy, chodzi mi, jeżeli macie dzieci swoje, tak? To uważajcie w przyszłym roku na swoje dziecko. Po prostu. Zwłaszcza na dziecko, które jest jeszcze niedojrzałe, niepełnoletnie, na przykład, tak? Tutaj należy, kochani, uważać na swoje dziecko. No, można w ogóle uważać na dziecko spod znaku ryby, rak, skorpion spod tych znaków. Być może chodzi właśnie o jakieś uczucia, o jakieś emocje, o jakieś może pierwsze miłości, pierwsze jakieś takie, wiecie, kontakty towarzyskie, pierwsze jakieś miłości i tak dalej. Może tutaj trzeba z tego względu uważać, tak? E i kochani, w aspekcie dzieci własnych czy czyichś, no bo możecie mieć też pracę, że opiekujecie się dziećmi, nie wiem, pracujecie w żłobku, w przedszkolu czy gdziekolwiek indziej, no to w ogóle to raczej, raczej wiecie o tym, że musicie na te dzieci uważać, tak? Z wiadomych względów. Natomiast e, ogólnie e, trzeba uważać, zwłaszcza jeżeli wasze dziecko nie ma w czymś doświadczenia, a będzie chciało spróbować czegoś nowego. Oczywiście nie to, że mu zakazujemy. Wiecie, jako rodzic, jak postępujecie, każdy decyduje sam, A w jaki sposób wdrażać nowe rzeczy, w jaki sposób nowe rzeczy z nowymi rzeczami, sprawami, osobami dzieci, w jaki sposób zapoznawać i wdrażać w to, co nowe, czy w jakąś zmianę, ale trzeba uważać na to, na co wasze dziecko, w czym wasze dziecko nie ma doświadczenia, żeby mieć tutaj. Aby mieć wiedzę o tym, w co wchodzi, w co jest wdrażane, w co sam się wdraża, w co samo się wdraża, tak. Kochani, ogólnie, odchodząc od dzieci, już teraz nie mówimy o niczyich dzieciach, tylko mówimy o osobach w waszym życiu w 2025 roku. Trzeba uważać na osoby, które nie mają doświadczenia. To znaczy, jeżeli będziecie chcieli zatrudniać kogoś, przyjmować do pracy, do współpracy, proponować, nawet jeśli znacie osobę i ktoś was prosi o gdzieś tam załatwienie jakiejś pracy, o ułatwienie jakiegoś stanowiska itd. Pamiętajcie o tym, bo wiecie, to się pewnie nie pojawi w styczniu, ale może się pojawi, pojawić i w styczniu, a może się pojawić po prostu w ciągu roku. Uważajcie na osobę bez doświadczenia. Chodzi o to, nie chodzi o to, żeby tą osobę nie zatrudniać. To wszystko zależy od tego, czym ta osoba miałaby się zająć, jakie by miała zakres zadań, odpowiedzialności, jakie wykonywałaby pracę, co potrzebuje do wykonywania tej pracy, czy potrzebuje specjalistycznej wiedzy, specjalistycznych umiejętności, specjalistycznych narzędzi, kompetencji, wiecie, doświadczenia, no właśnie doświadczenia. To wszystko zależy. Chodzi o to, nie chodzi o to, żeby w ogóle tej osoby bez doświadczenia nie brać pod uwagę. Ale to zależy na jakie stanowisko. Jeżeli na stanowisku, w którym jest konieczne doświadczenie, no to uważajcie, jeśli przyjdzie ktoś do Was, roztoczy przed Wami po prostu wizję, że kurczę, super, ja to robiłem, robiłem, ja to chcę robić, ja to umiem robić. Wiecie, żeby was ktoś w taki sposób tą swoją świeżością, świeżą krwią, tą energią, tą pasją, tą, tą wrażliwością, tą, tą empatią, tą, tym właśnie tą, tym całym sobą, żeby ktoś, ktoś was po prostu nie zbałamucił, żebyście wy nie zatrudnili czy nie umożliwili komuś pracy bez doświadczenia na stanowisku, które doświadczenia wymaga. Jeszcze tym bardziej, jeśli mielibyście być za to, czy za tą osobę, czy za tą decyzję odpowiedzialni? Czy odpowiedzialni, czy nie, no ale to jest i tak wiecie to wtedy, żebyście nie mieli tam nikogo na sumieniu też, tak później. Chodzi o to, że może się okazać, że osoba was może e, najzwyczajniej w świecie po prostu e, okłamać. Ale to nie dlatego, że kurde, jest złą osobą, tylko dlatego, że no właśnie jest osobą niedojrzałą jeszcze emocjonalnie, nie wie, że tak się nie postępuje, nie wie, czym to może grozić, jakimi konsekwencjami, jeśli zajmie się czymś, e, o czym nie ma pojęcia. A okłamała osoba, że, że ma robiła. Czyli o co tu chodzi? Sprawdźcie te referencje tej osoby, sprawdźcie jej kompetencje, sprawdźcie jej wiedzę, sprawdźcie, czy ma faktycznie to doświadczenie, żebyście po prostu nie zostali przez jakąś niedojrzałą osobę oszukani. Osoba może być młodsza od was, osoba może być młoda. Y a osoba może wiecie, mieć równie dobrze 20 na przykład 5 lat, więc jest już pełnoletnia, ale jest po prostu niedojrzała emocjonalnie albo nie ma w czymś doświadczenia, po prostu. E, więc na to uważajmy, uważajmy na osoby bez doświadczenia. E, uważajcie właśnie też na takie osoby, czy na taką osobę, z którą się zetniecie w przyszłym roku, a że będzie bardzo chętna do działania, bardzo dużo pasji w tej osobie, bardzo dużo aktywności, chęci. Mm, Entuzjazmu. Nie, nie dajcie się zwieść temu, tak? Bo tu nie chodzi o to, że to jest coś złego. To są bardzo dobre cechy, tylko że te cechy y, muszą być wykorzystane we właściwy sposób, y, we właściwym celu. Natomiast, y, aby były wykorzystane, to wy musicie o tym zdecydować lub osoba, która jest dojrzała emocjonalnie, która ma wiedzę, która, y, która o tym powinna zdecydować. Niech o tym nie decyduje ta niedojrzała osoba. Bo to, że ona się, że tak powiem, jest pełna entuzjazmu i chęci do działania, to jeszcze nie znaczy, że sprosta tym obowiązkom, tym, wiecie, tym zadaniom, wiecie o co chodzi. Decyzja, dojrzała decyzja, jest oczekiwana od osoby dojrzałej. Żeby nie pozostawiać tutaj tego w gestii tej osoby, że tak ona mówi, że przecież taka pełna osoba chęci do działania, no to, 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 to dlaczego jej nie dać szansy? Owszem, szansę dać, ale trochę w inny sposób, przede wszystkim wdrażać, nauczyć, przekazać wiedzę, niech ta osoba coś robi, czy uczy się pod czyjąś opieką, tak? niech ona wiecie o co chodzi. Nie ufajmy inaczej. Sprawdźmy, czy ma doświadczenie, a jeśli się okaże, że nie ma i na przykład okłamała, bo uznała to za niewinne kłamstwo i nie, nie zna osoba konsekwencji swojego kłamstwa, no i jest młodą osobą, być może po prostu to jest pierwsza jakaś praca albo pierwszy charakter w takiej pracy, tym bardziej. I nie, po prostu nie, ma, nie jest osoba świadoma konsekwencji tak, swojego działania. E, dobra. To były byczki. To były byczki. Beczki już wiedzą, kto im sprzyja, kto im nie sprzyja teraz bliźnięta. teraz bliźnięta kto w 2025 roku sprzyja bliźniętom? bliźniętom sprzyja remita, pustelnik bliźniętom sprzyja panna może sprzyjać osoba spod znaku panny moje drogie bliźniaki to może być osoba spod znaku panny ale jeżeli oczywiście nie panna to kochani Osoba taka bardziej pogrążona w sobie, osoba bardziej, taka zadumana w sobie, osoba, która podchodzi bardziej refleksyjnie do życia, która jest taka wyciszona, spokojna, która no, jest takim przeciwieństwem bliźniąt dosłownie. Czyli sprzyjają wam osoby, które są bardziej Waszym przeciwieństwem w przyszłym roku. Osoby, które bardziej są takie pogrążone, zagłębione w sobie, które chcą poznać głębszą prawdę, które idą za poszukiwaniem pewnej prawdy. Ewentualnie może Wam sprzyjać osoba, która będzie chciała w przyszłym roku poznać jakąś prawdę o kimś, o czymś. Moi drodzy, sprzyjać Wam też może osoba lub osoby, które będą chciały w przyszłym roku kwestionować coś albo wszystko to, czego na przykład się dotychczas nauczyliście. No właśnie, w jakim celu? No w takim, żeby odnaleźć ten wewnętrzny spokój w sobie. Więc jeżeli będzie to jakaś osoba, która podsta, jakby pokaże wam w przyszłym roku, że jednak jeszcze nie wszystko wiecie, nie, nie posiadaliście przysłowiowych wszystkich rozumów, tak? nie jesteście jakby w czymś najlepsi, albo nie macie jeszcze takiej pełnej wiedzy, czy jakiejś eksperckiej, czy specjalistycznej. Czy to dotyczy, wiecie, biznesu, pracy, czy związków, czy relacji. Osoba, która zasieje takie ziarno wątpliwości, albo po prostu będzie kwestionowała w jakiś sposób. To, co nauczyliście się do tej pory, jak to umiecie robić, jak to robicie, to nie uważajcie tej osoby jako wroga, tylko osoba się ta jakby pojawia w tym roku po to, żeby Wam coś pokazać, uzmysłowić, uzmysłowić żebyście Wy zrozumieli, że być może robicie coś przez pół życia, a niektórzy całe życie po prostu niewłaściwie tak. Nie chcę mówić, że źle, ale po prostu niewłaściwie, albo że można coś robić inaczej, że nauczyliście się to robić w taki sposób, ale na przykład, nie wiem, zmieniła się technologia, zmieniła się technika, zmieniła się metodologia, no cokolwiek innego się zmieniło i, i tutaj trzeba też dopuścić tą zmianę i zacząć działać czy robić coś według już czegoś innego, tak? Chodzi o to, żeby dopuścić do głosu y Tą osobę i dopuścić prawdę o tym, co ta osoba kwestionuje, bo wtedy będziecie w stanie poznać prawdę o sobie samym. I to jest bardzo ważne dla bliźniąt w przyszłym roku. Kto, na kogo uważać, bliźnięta? Bliźnięta mają uważać na karta głupca. Karta głupca reprezentuje wodnika, więc musiałyby bliźnięta uważać na może wodnika albo niektórych wodników. W każdym razie, jeśli to nie jest akurat osoba spod znaku powietrznego, czyli wodnik, to należałoby uważać, kochani, na osobę, która rozpoczyna, podejmuje się jakiegoś nowego wyzwania, podejmuje lub chce się rozpocząć, wybrać nową drogę, wejść w nową przygodę, wejść we flirt. Weź w jakąś niezobowiązującą znajomość, czyli również to dotyczy Was. Jeśli poznacie kogoś do romansu, do flirtu, jeśli ktoś Wam zaproponuje kurczę, ale to wiesz takie: pospotykajmy się, poromansujmy, poflirtujmy, przecież nic nie musimy, a wszystko możemy, przecież niezobowiązująco, przecież jest tak fajnie i przyjemnie, wiecie o co chodzi. Uważajcie na tą osobę. No dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Bliźnięta mogą się zaangażować, mogą się zakochać, a ta osoba nie. Dlaczego? No bo przyszła niezobowiązująco, miała taki zamiar. Może nawet nie jest wolna, albo może chce być wolna. Po pierwsze. Po drugie, może po prostu e, dlatego trzeba uważać na tę osobę, że jakaś niezobowiązująca znajomość przysporzy wam pamiątkę na całe życie w postaci ciąży. Też trzeba na to uważać, jeśli nie chcecie. Dlatego, tak? Dlatego. Kochani, oczywiście w karcie głupca, pomimo, że to duże arkana, karta głupca kojarzy się z beztroską, z naiwnością, więc uważajcie na swoje dziecko, dzieci. A jeżeli pracujecie z dziećmi, to też na takie dziecko wtedy, które... Jeszcze tak postępuje bardzo beztrosko, bardzo naiwnie, albo po prostu ma takie usposobienie, ma taki charakter, ma taką osobowość, że ciągle próbuje czegoś nowego, wchodzi w coś nowego bez zastanowienia, albo jest właśnie naiwne. Uważajcie, żeby dziecko jakieś lub wasze nie dało się komuś wykorzystać w jakiś sposób. Poprzez to, że jest naiwne, że jeszcze nie zna życia, albo że podchodzi do pewnych rzeczy beztrosko. Po prostu tak. Szczególnie, jeżeli będzie ktoś do czegoś pełny zapału i będzie chciał z taką beztroską czy naiwnością do czegoś podejść po prostu. Dobrze, to były bliźnięta. To były bliźnięta, a teraz mamy raczki. Raczki. Kto sprzyja rakom? Rakom sprzyja karta świat. A karta świat to jest koziorożec. Rakom sprzyja. Koziorororzec. Nie wiem, czy się raki tego spodziewały, czy nie. Oczywiście to jest jedna z osób, która może Wam sprzyjać. Oprócz tego, że może to być koziorożec moje drogie raczki, to. To kochani. No właśnie, może Wam sprzyjać taka osoba, która. Będzie, kochani, chciała zakończyć w przyszłym roku jakiś etap. Czyli będzie dążyła do zakończenia etapu jakiegoś, który wiąże się z Wami, czyli z Waszym życiem. Nie wiem, budowa domu, zakup domu, zakup działki, zakup mieszkania, znalezienie właściwego miejsca do życia, znalezienie właściwej pracy, lepszej pracy, znalezienie jakiegoś pomysłu na biznes, osoby do współpracy czy, czy jakiegoś wspólnika. Czy po prostu jakakolwiek inna sytuacja w waszym życiu, czy, czy to na jakim będziecie w przyszłym życiu etapie, osoba, która będzie zmierzała do zakończenia tego etapu, ale nie tylko po to, żeby coś zakończyć, do widzenia, czy się odciąć, tylko osoba, która będzie zmierzała do zakończenia pewnego etapu, do prowadzenia czegoś do końca z sukcesem. Do spełnienia, do sukcesu, żeby coś się zakończyło ze spełnieniem, żeby coś się zakończyło pozytywnie, żeby coś się zakończyło jakiś cykl, tak? Tu chodzi o taką osobę. Ta osoba będzie Wam sprzyjać, która będzie chciała doprowadzić coś do końca. Nie wiem, przedsięwzięcie do końca, projekt do końca, zlecenie do końca. E Jakiś etap w relacji czy w znajomości do końca, żeby to doprowadzić, wejść na kolejny, rozpocząć kolejny cykl, kolejny etap, rozumiecie o co chodzi. Taka osoba będzie Wam sprzyjać, która będzie dążyła do spełnienia, żeby to się spełniło, żeby to się zakończyło, ale ze spełnieniem, z osiągnięciem największego sukcesu, największego szczęścia. Czyli jeżeli ktoś Wam mówi, kurczę, to się nie uda, to nie przejdzie, to w tym roku to w ogóle. Yy, nie wiem, nie dokończycie tego. Nie macie sił, nie macie środków, nie macie zasobów ludzkich, nie macie pieniędzy, nie macie inwestora, nie macie sponsora. Nie wiem, nie macie, na przykład jesteście singlami, więc na pewno tego nie zrobicie, nie spełnicie, bo to i to. Okej, okay. to takie doradztwa, osoby, myśli, podpowiedzi odrzucamy. Skupcie się na tej osobie, która będzie chciała, osobie czy osobach, które będą chciały, czy będzie chciała osoba doprowadzić coś do końca. Ale będzie chciała, żeby to się zrealizowało, spełniło, wypełniło, żeby osiągnąć sukces, największy sukces, bo ta osoba może doprowadzić Was do największego spełnienia, do największego sukcesu, do największego osiągnięcia, do spełnienia marzenia. Nie wiem, czy to w pracy, w biznesie, czy w relacji, czy w związku. Ta osoba, która będzie wytrwała i będzie chciała to doprowadzić do końca, czymkolwiek to nie będzie. Myślę, że to moje drogie raczki wyjaśniłam o co chodzi. Osoba też, kochani, która ma w sobie równowagę, równoważy, nie ma skrajnych zachowań, nie ma skrajnych emocji, tylko we wszystkim znajduje balans, we wszystkim potrafi znaleźć złoty środek. Nawet wrzucona w środek chaosu potrafi sobie ten chaos ogarnąć, wiecie o co chodzi. Ona sobie poradzi, ona sobie to zrównoważy, zbalansuje, zajrzy tu, zajrzy tam, sprawdzi to, ogarnie całość i sobie to poukłada. Rozłoży, nie wiem, harmonogram. Ona sobie poradzi. Ona, jakiś chaos, nawet jeśli będzie, wrzucicie tą osobę w chaos, to ona sobie po prostu z tym poradzi. Ona to zrównoważy, zbalansuje, nie będzie skrajnych emocji. To nie będzie osoba, która będzie, z którą będzie trzeba gasić pożary, tak? To będzie osoba, która. Z którą będzie równowaga, świadomość osiągnięcia takiej równowagi, tak, że się da osiągnąć równowagę. Dobrze, moi drodzy. Kto wobec tego, na kogo uważać, moje drogie? Na kogo uważać, moje drogie raki? Raki uważać na umiarkowanie. Umiarkowanie, kochani, umiarkowanie. Jakby nie było, moi drodzy. Yy... Karta świata mieliście koziorożca, tak? Karta świat, koziorożec. Karta świat, koziorożec, więc sprzyja Wam koziorożec i być może taka osoba, jaki mówiłam A yy, moi drodzy, uważać na strzelca. Uważać na umiarkowanie. Mamy strzelca. Więc uważać na taką osobę w waszym życiu, która będzie bardzo pewna siebie, Oj bardzo. A nie wiem, czy wy ją znacie, czy wy ją dopiero poznacie, ale ktoś, kto będzie tak pewny siebie, że coś robi dobrze, że ma dobrą wiedzę, że ma aktualną wiedzę, że nawet w związku w relacji, cokolwiek by to nie dotyczyło, czy w pracy, w współpracy, czy w biznesie. Uważajcie na kogoś, kto jest przesadnie pewny siebie, albo nie chce podejmować dyskusji, nie wiem, nie chce niczego wyjaśnić, wytłumaczyć, na przykład zapytana osoba o coś, powie Nie, to jest na pewno dobrze, albo powie sprawdziłam mi jest dobrze. Sprawdziłam, będzie dobrze. Jeżeli ktoś będzie taki bardzo pewny siebie, że wie, wiecie na przykład, albo zauważyliście, że, że no za mało upłynęło czasu, albo widzieliście, nie wiem, pracujecie z tą osobą w jednym pokoju, wiecie, że tego nie robiła lub nie robi, a na przykład powie, że sprawdziła, tak, albo że jest dobrze i od razu odpowiada pewna siebie, nie sprawdziwszy czegoś, uważajcie na to, tak? Bo może faktycznie osoba są takie osoby, które mają taką, wiecie, od razu taką ciętą ripostę. Są po prostu wewnętrznie, tak? Mają taką pewność siebie, ale ta pewność siebie nie przekłada się na fakty, na rzeczywistość. Czyli ktoś potrafi powiedzieć, że tak, zrobiłem to, albo tak, jest, sprawdziłem coś, sprawdziłam coś, a w ogóle tego nie zrobił, nie? Albo na przykład ma zamiar to zrobić jutro, albo za parę godzin, nie? Albo w ogóle tego nie zrobi. Uważajcie na, na taką sytuację i na taką osobę która mogłaby w taki sposób podchodzić, nie wiem, do pracy, do biznesu, do współpracy, w relacji, w związku, tak samo. Jeżeli kogoś o coś poprosicie, na przykład, nie, i myślicie, że coś będzie zrobione w jakimś czasie, albo, albo że ta osoba, nie wiem, gdzieś pojedzie, coś załatwi, albo na przykład osoba powie, że tak, tak, zrobiłam to już, albo zrobię to, nie, a później się okaże, że osoba tego nie zrobiła, albo nie zrobi. Albo zrobiła to dużo później, może za późno, może coś tam, może, wiecie, miała gdzieś tam. Kogoś z kimś umówiliście, ktoś gdzieś pojechał i tak, tak byłam, zrobię to. No i co? A, przyjechałem, przyjechałem, ale go nie było, albo nie przyjechał, tak? Albo nie przekazał, albo nie zabrał ze sobą. Wiecie, jakieś takie dziwne, uważajcie na takie osoby, które bardzo szybko, pewne siebie będą po prostu miały albo ciętą ripostę, albo będą miały szybką odpowiedź, która niekoniecznie ma coś wspólnego z faktami, z prawdą, albo, no tak jak mówię, no, no niekoniecznie zrobiły to, co odpowiedziały, tak? bo albo tego w ogóle nie zrobiły, albo tego jeszcze nie zrobiły, na przykład. I no, też macie uważać na osoby takie, które są aż za nadto bardzo tolerancyjne, więc trzeba by się zastanowić też, o kogo może tutaj chodzić. Może nie będziecie mieć do czynienia z, z takim, może po prostu uważajcie, tak? Jeżeli ktoś jest bardzo tolerancyjny do wszystkiego, no to uważajcie na taką osobę. No bo trzeba uważać, w zależności kogo sobie tam zatrudniacie, do jakich celów, czy z kim macie współpracować, do jakiego celu do jakiego zadania, do jakiego projektu, do jakiego klienta, czy też na przykład właśnie do relacji, do związku. Osoba, jeżeli jest taka, jest bardziej toler, bardzo tolerancyjna, no to uważajcie, no bo się może okazać, że to jest na przykład niezgodne, wiecie, na przykład, nie wiem, wy na przykład powiecie, że jesteście hetero, tak? <grytanie> Heteroseksualni. A osoba na przykład powie, że jest bardzo tolerancyjna. A no, ja tam jestem bardzo tolerancyjna, czy bardzo tolerancyjny i na przykład nie określi się konkretnie, tak? Że niby też, ale się nie określi. A jest na przykład powie, jestem tolerancyjny lub tolerancyjna. No i wy na przykład y, 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 pominiecie tą odpowiedź. Albo nie zwrócicie na nią uwagi. Uważajcie na coś takiego. Bo może ktoś to wprost powiedzieć, że jest tolerancyjny. Na przykład, to jest tylko przykład, bo to nie, może być, nie musi być w takiej sytuacji, może być w innej sytuacji. Ale trzeba uważać na takie różne, na to, że na przykład zobaczycie w czynach, że ktoś jest aż nadto tolerancyjny, możecie to gdzieś dostrzec na jakimś spotkaniu, imprezie, gdzieś na, nie wiem, na jakiejś randce, że na przykład wiecie, siedzicie sobie z facetem, a facet interesuje się na przykład z, cały czas, z w mu się, wzrok mu się gdzieś tam zawiesza na innym mężczyźnie, tak? Albo na jakiejś parze. Parze. Kobieta-mężczyzna, tak? Albo na przykład siedzicie sobie z kobietą, a kobieta cały czas patrzy tam na jakąś inną kobietę, albo na jakieś dwie kobiety, tak? Albo na jakąś parę kobietę z mężczyzną. Uważajcie, jeżeli wy jesteście na przykład określeni co do tego, nie mówię, że akurat ten przykład, który podałam, ale określeni w jakimś jednym kierunku, bo się może okazać, że osoba jest albo biseksualna, albo jest właśnie. Chodzi o to, że nie jest heteroseksualna. Nie wiem, może osoby pociągają na przykład jakieś tam swingerskie pary, tak? E, uważajcie na to, na tą tolerancyjność czyjąś i zobaczcie w czym ona się przejawia, tak? Bo osoba może powiedzieć, po prostu się wygadać, tylko no pytanie czy... Czy moi kochani, dla was to istotne, czy nie? I tyle. Oczywiście mi chodzi o związki, tak? Nie chodzi mi o to, że pracownik w ten sposób się zachowa, bo pracownik, współpracownik, wspólnik, to co was to interesuje, tak, jaką ona tam ma, jakie ta osoba ma skłonności, to was oczywiście nie wtedy nie ma to dla was znaczenia, ale chodzi mi o relacje czy związek, tak, żeby się nie okazało, że, że osoba jest tolerancyjna i pod tym słowem kryje się coś, co dla was po prostu nie przejdzie, nie? Na przykład. Tak samo w pracy, jeżeli o co chodzi z tą tolerancyjnością, właśnie, że osoba jest nadto tolerancyjna. Uważaj na pracowników, którzy widzicie, że, że bardzo, czy współpracowników, że bardzo tolerują na przykład wszystko. Wiecie, że nie można tolerować wszystkiego, nie? że trzeba być asertywnym, wiecie o co chodzi. No zwróćcie uwagę na, na coś takiego, bo jak ktoś jest taki ogólnie do wszystkich i na wszystko tolerancyjny, no to wiecie, to będzie takim. Ona no może być takim trochę, no nie chcę tego brzydko nazwać, ale może być osobą wykorzystywaną, może być źle traktowaną, e, może robić rzeczy nie swoje, tylko innych, e, może robić rzeczy niewłaściwe w niewłaściwym czasie albo w ogóle rzeczy niewłaściwe. E, posypie priorytyzację, posypie, że tak powiem, pracę w danym miejscu, no bo dlatego, że nie jest asertywna osoba na przykład, nie? Tylko jest tolerancyjna, nie? Ale mniejsza z tym. Dobra, ym, w każdym razie ym, uważać na osoby, które właśnie są takie bardzo elastyczne, akurat dla was, czyli takie, które y, są zmienne. Że jak ktoś powie na przykład y, rzuci hasło idziemy tutaj albo y, zostawiamy to, nie robimy teraz tego, tego, robimy coś innego, to ta osoba to słucha, nie? Nie sprawdzi tego, tylko nie wiem, przyszedł kolega, koleżanka y, powiedział, no to to robimy. No nie. Osoba musi wiedzieć, kto tu wydaje polecenia, tak? czyje polecenie jest w jakiej kolejności ważne do wykonania i na przykład czy w ogóle polecenie wiecie polecenie kolegi koleżanki to to zależy trzeba to sprawdzić czy jest takie polecenie nie a osoba może tolerować wszystko i robić wiecie no właśnie no może tak się zdarzyć dobra to były raki no to mamy teraz lwy kto sprzyja Chociaż wiecie co? Mamy lwy. No dobra, zrobimy lewy jeszcze, bo i tak muszę, będą musiały być z tego dwie części. Dwie części. Lewy mają karmę. Lewy mają karmę, więc lwy mają są dostateczne. Moi kochani. E, moi kochani. Jaka osoba sprzyja mm, lwom? Osoby, które będą chętne do dzielenia się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Yy, osoby, które mm, Będą w jakiś sposób dawać wskazówki co do podejmowania działań, że jest to dobry czas, tak? Na podjęcie działań. Warto zwrócić uwagę na potrzeb, czy nawet na słowo takiej osoby, żeby zacząć w czymś działać, żeby zacząć coś robić, żeby zacząć się właśnie czymś zajmować. Moi kochani, ale Ale kochani, yy, sprzyjać będzie wam lew. Sprzyjać będzie wam lew, może sprzyjać osoba spod znaku lwa, ale nie musi. Yy, kochani, może wam sprzyjać w przyszłym roku rodzina, albo ktoś z rodziny, konkretna osoba z rodziny również jest taka bardzo duża możliwość. Yy, ogólnie, yy, więc yy. Zwrócić uwagę na tą rodzinę, pamiętać o tej rodzinie w przyszłym tygodniu, albo jakąś tam szczególną osobę z rodziny, też jeśli wiecie, o kogo chodzi. Kochani, sprzyjać Wam może taka osoba, która będzie wierna swoim przekonaniom, swoim ideałom, swoim poglądom. Która nie będzie zmienna, nie będzie taka jak chorągiewka. Osoba, która spełnia się życiowo, która dąży do spełnienia w życiu. To może być do relacji, do związku, a to może być też, wiecie, do pracy, do współpracy, bo taka osoba też spełniająca, czyli dąży w kierunku ukończenia czegoś tak, z sukcesem. Być może będzie Wam sprzyjać ktoś, kto ma dosłownie jakąś życiową misję do realizacji, i to jest też bardzo możliwe. Mogą Wam sprzyjać nowe osoby. Osoba, którą nową poznacie, może być potencjalnie nowym partnerem, i od początku ta osoba będzie Wam sprzyjać, dosłownie. Kto jeszcze tutaj, kochani, może sprzyjać? Może Wam, kochani, sprzyjać też no właśnie, albo jakiś sędzia, albo jakiś prawnik, albo jakaś osoba, od której coś zależy, może jakiś urzędnik też. Osoba, która ma wydać jakąś decyzję, jakiś wyrok, może wydać korzystną decyzję, korzystny wyrok, korzystne orzeczenie, na przykład. Mhm, tu jest też pokazana taka osoba. Okej. Okay. Osoba, która przeszła jakąś odnowę duchową, tak jakby na nowo się od, odrodziła, trochę też. Osoba, która chce dać drugą szansę, kochani, może Wam sprzyjać i to też dotyczy pracy, współpracy, pracodawcy obecnego, przeszłego, byłego. Tak jak i kochani, osoby w relacji, w związku, osoby z rodziny. Sprzyjać będzie osoba, która będzie chciała dać lwom drugą szansę. Na kogo uważać? Karta Świata. O, Karta Świata. Kochani, Karta Świat: Koziorożec. Koziorożec. No to moi drodzy, to, to miały tutaj też dokładnie sobie, dokładnie sobie możecie odsłuchać. Moje drogie lwy, zaraz Wam powiem kogo. Przed chwilą raka. Ja tutaj dokładnie o raczka powiedziałam, bo raczki miały akurat też osobę, która im sprzyja. A wy będziecie mieć przeciwność, czyli ta osoba wam nie sprzyja, ale tam opisywałam tą osobę, więc możecie cofnąć sobie do raczka i posłuchać kto im tam sprzyjał, bo wam akurat taka osoba nie będzie sprzyjała, czyli osoba, która chce ukończyć, dokończyć jakiś cykl, która sobie chce coś ukończyć. Tak, żeby sobie spełnić marzenie, żeby sobie dopełnić cykl, dokończyć projekt, dokończyć zadanie, dokończyć jakiś etap. Ktoś będzie zmierzał do zakończenia z sukcesem. Dlaczego na to uważać? no Najprawdopodobniej dlatego, że może to być jakaś osoba z konkurencji, tak? Chce coś ukończyć, chce coś dokończyć. Może wy nie wiecie, że ta osoba jest z konkurencji, że jest jeniec ktoś, tak? Ale może też tak być, że żeby uważać, że ktoś, może w relacji, w związku coś sobie tutaj realizuje, buduje, nie wiem, może sobie ktoś realizuje, buduje drugie życie, albo gdzieś, no właśnie, jakąś drugą pracę, druga firma. No, może to być w związkach, w relacjach, w biznesie, w, w sprawach zawodowych, biznesowych, że ktoś sobie coś tutaj układa, buduje i chce sobie to ukończyć z sukcesem. Za Waszymi plecami, nie? No bo tu, musi, tu mamy na to uważać. Więc to jest coś robione, o czym wy nie wiecie, a nawet jak wiecie, to nie wiecie o tym, że w przyszłym roku, w 2025, ta osoba będzie chciała zrobić z tego sukces, ukończyć to, zakończyć ten etap i odnieść sukces może chodzi o to, że osoba będzie chciała odnieść sukces przed Wami może to jest jakiś plagiat, może osoba coś właśnie może Wam podebrała jakiś pomysł albo jakiś projekt i wymyślicie, że Wy to robicie i, i Wy to przedstawicie nie wiem, właśnie na studiach, na jakieś zaliczenie na jakiś egzamin, nie wiem, czy w pracy, jakiś projekt czy cokolwiek, jakąś prezentację, wiecie o co chodzi że ktoś sobie tutaj coś spełni, wypełni i odniesie sukces a może się okazać, że ktoś Was skopiował, że ktoś po prostu zrobił plagiat a mówię taki przykład, no na różne sytuacje i w pracy, i w uczuciach, i w miłości trzeba uważać na taką osobę, która sobie coś będzie chciała dopiąć, zakończyć etap przed wami. Na przykład, bo się może okazać, że ta osoba osiągnie spełnienie przed wami. Jak ta osoba osiągnie i spełni, to wy już nie będziecie mogli mieć tego spełnienia. Czy to w relacji, no jeżeli sobie osoba coś innego z kimś innym spełni, dopełni, ukończy etap i "OK, udało się, z romansu przekształcamy to w trwałą relację, mogę odejść, mogę zostawić. E, Lwa na przykład, nie? Albo w pracy, kurczę, udało się, udał się ten proces rekrutacji, udało mi się zrobić, nie wiem, ten projekt dla tego klienta, udało się coś tam zdobyć dla konkurencji, ukończyłam, dobra, zmykam, idę do konkurencji, tak? Pakuję manatki z tego miejsca i uciekam. Wiecie o co chodzi? Udało mi się, spełniło się, zrealizowałem cel, zrealizowałem zadanie, ukończyłam coś, tak? Mogę stąd iść, zabrać swoje rzeczy i iść do konkurencji, bo mam dla nich to, czego oczekiwali. Nie wiem, jest zaliczenie, jest egzamin, studia, cokolwiek innego, czy w pracy jakieś dodatkowe sprawy i też myślicie, że wy to robicie, że nikt wam tego, no, nawet wam przez głowę nie podeszło, że ktoś mógłby robić to, co wy, albo zrobić lepiej, albo inaczej, albo szybciej. Po prostu chodzi się o to, że ktoś odda pierwszy, tak? ukończy szybciej i okaże się, że jak to. Macie to samo. No, i ktoś zrobił to pierwszy, tak? No, to są takie przykłady po prostu. Eee, no i tyle moi kochani. To na taką osobę sobie uważać. Moje drogie lwy. Dobra. E, jeszcze sobie zrobimy w takim razie panny. I to będziemy mieć połowę znaku Zodiaku. I druga część będzie w drugim czytaniu, w drugim filmie. Więc mamy jeszcze pannę. Panna, kto sprzyja pannie? Księżyc. Tu mamy księżyc u panny. U panny jest księżyc. nie będą sprzyjały ryby, albo osoba z podznaku ryby? Może, nie musi oczywiście. Co jeszcze sprzyja pannie? Jaka osoba? Kochani, osoba, która będzie wam wskazywać nową drogę, pokaże wam możliwość nowej drogi, ułatwi wam wejście w nową drogę, wskaże wam nową drogę. Może taka osoba Wam sprzyjać? Osoba, która będzie w przyszłym roku coś konkretnego albo często poddawać coś pod wątpliwość. Czyli będzie miała obiekcje na przykład, nie? Taka osoba może Wam sprzyjać. Bo nie dość, że rozwinie Was, będzie to Wasz rozwój osobisty, to może być, kochani, jakieś ulepszenie, usprawnienie, poprawa czegoś. Czy to w relacji, czy to w związku, czy to w współpracy, czy w biznesie. Te wątpli zasiewanie wątpliwości przez tą osobę będą Wam bardzo sprzyjały, bo będą dążyły do rozwoju, do ulepszenia, do poprawy, do zmiany, do, będą dążyły do udoskonalenia czegoś lub kogoś, też, też, jak najbardziej. I to i taka osoba będzie sprzyjać, tak? Czyli taka osoba, która będzie zasiewała wątpliwość, że ale to nie musi być już ryba, tak? Bo to może być ryba, ale nie musi. Po prostu jakakolwiek później już inna osoba, która e, będzie, kochani, zasiewała taką wątpliwość, będzie miała w czymś obiekcję. E, bo dzięki tej osobie m, będziecie mieć szansę i zaczniecie sobie zdawać sprawę, że coś, co was otacza, coś, co wygląda tak, jak wygląda, nie zawsze faktycznie takie jest albo nie jest takie, jak wygląda. Rozumiecie o co chodzi. Mhm. Kochani, może też sprzyjać Wam osoba, która będzie obdarzona mocno intuicją w przyszłym roku, która będzie miała jakieś intuicyjne sny, może Wam sprzyjać. Zwykle też na przykład osoba, której sny się spełniają, lub mają jakieś konkretne znaczenie, lub na przykład osoba, która mówi o swoich snach i na przykład mówi, co one znaczą i co się w związku z tym wydarzyło, nie? Dlaczego może Wam sprzyjać? Dlatego, że kiedyś tej osobie może coś się coś przyśnić, na przykład coś związanego z Wami. I to będzie bardzo sprzyjający sen, który dzięki tej intuicji ta osoba będzie potrafiła Wam przekazać, zinterpretować. To jest też istotne. Może się tak zdarzyć. E... Okej, okay. teraz kto, e... na kogo uważać, drogie panny? Uważać na arcykapłankę. To jest kapłanka, najwyższa kapłanka, arcykapłanka. Uważać na arcykapłankę, uważać na kobietę, ale wiecie, nie na wszystkie kobiety. Spokojnie, spokojnie. Arcykapłanka. Może y, powinniście zwrócić uwagę na swoją kobiecość, niektórzy, i uważać na swoją kobiecość. Nie wiem dlaczego. Może to jest przesłanie dla jednej osoby, może dla nikogo. Może chodzi o to, że ktoś jest prowokacyjny, zachowuje się prowokacyjnie wobec ko jakiejś konkretnej osoby lub ubiera się prowokacyjnie. E Albo Uważajcie na taką osobę, która prowokacyjnie się zachowuje, która prowokacyjnie się ubiera lub e, prowokuje słowami. No, może osoba prowokować słowami, uważajcie. Bo Osoba może was prowokować, nie wiem, do konfliktu, do jakiegoś niewłaściwego zachowania, niewłaściwego postępowania, może was prowokować do różnych czynów, za które później wy możecie być odpowiedzialni, czy to w pracy, czy to w związku, czy to w relacji. No, nie dobrze by miało mieć taką osobę w relacji, ale, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Chodzi o to, żeby zwrócić, żeby uważać na osobę, która prowokuje swoją kobiecością, zwłaszcza mężczyźni. Uważajcie na czyjąś kobiecość, bo ta kobiecość może nie być na przykład pełnoletnia, nie? a no wiecie, jak to jest czasami, jak ktoś po prostu tam mocniej sobie zrobi mocniejszy makijaż, to może wyglądać na to, że jest pełnoletni, tak? Pełnoletnia osoba może nie być, więc uważajcie na tą prowokację, na czyjąś kobiecość też można po prostu uważać. No i drodzy. No tutaj trzeba byłoby też trochę uważać na intuicję, uważać na to, żeby albo uważać na kochankę, na kochanka, uważać na zdradę, uważać na to, żeby nie stać się kochanką lub kochankiem, jeżeli, jeżeli moi drodzy, nie chcecie świadomie się stać taką osobą. Uważać też, uważać też na kogoś, kto będzie chciał ukrywać, Wasze życie osobiste, uczuciowe, czy na przykład was jako osobę w tajemnicy przed innymi. Uważać na kogoś, kto będzie chciał robić tajemnicę z waszej relacji, z waszej znajomości, rozumiecie, uważać na osobę, która będzie chciała was ukryć lub ukrywać, lub która was ukrywa, jeśli już to jest i się dzieje w 2025, to uważać na kogoś, kto będzie chciał ukrywać po prostu relacje z wami, bo będzie bo osoba może was traktować jako kochanka lub kochankę. A na to by trzeba było uważać, na, znaczy na taką osobę trzeba byłoby uważać. Okej, okay. no to zapraszam do drugiej części czytania. Następne znaki w drugim filmie.